Dziesięciu polskich nazistów, opowiem dziś o polskich kolaborantach III Rzeszy: ludziach, którzy, mimo swojego polskiego pochodzenia, wspierali armię niemiecką. Felix Burdecki, polski pisarz science fiction, popularyzator nauki, redaktor i publicysta. Ukończył studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Studiował także w Strasburgu. Doktorat obronił w 1927 roku. Był członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. W czasie okupacji nawoływał do wspólnej z nazistami walki przeciwko bolszewizmowi. Skazany po wojnie zaocznie na karę dożywotniego więzienia, uciekł jednak najpierw do Szwajcarii, a później do Afryki. Zmarł w 1991 roku. Zenon Ciemniejewski, podchorąży wojska polskiego, działacz stronnictwa narodowego, współzałożyciel Narodowej Organizacji Bojowej. 1 września 1939 roku został powołany na wojnę, ale w połowie września zdezerterował i wrócił do Poznania. W listopadzie 1939 roku nawiązał kontakt z Antonim Wolniewiczem. Ten upoważnił go do zorganizowania redakcji pisma Polsko-Narodowa. Ciemniejewski już w grudniu 1939 roku nawiązał kontakt z komisarzem Ludwikiem Braunem z Gestapo w Poznaniu i zadeklarował gotowość współpracy w zwalczaniu polskich organizacji konspiracyjnych. W połowie 1940 roku dostarczył Gestapo informacje dotyczące większości członków kierownictwa Narodowej Organizacji Bojowej, a także instrukcje organizacji i inne dokumenty. Przez Gestapo Ciemniej Kierowany był do rozpoznania polskiej konspiracji w Bydgoszczy i Wrocławiu Grudziącu. W listopadzie 1941 roku został wpisany na Volksliste, czyli listę osób zgermanizowanych, które mają być traktowani jak Niemcy. W 1942 roku doprowadził do aresztowania porusznika Tadeusza Janowskiego i majora Jerzego Kurpisza z okręgu poznańskiego AK. W 1943 roku dopuścił się kradzieży zbiorów filatelistycznych. Został zatrzymany i poddany przez Gestapo ciężkiemu śledztwu. Zmarł w domu żołnierza 27 lipca 1943 roku. Zygmunt Cybichowski, prawnik polski, specjalista i pionier współczesnego polskiego prawa międzynarodowego, publicznego, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego, sędzia stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, znany z antysemickich poglądów w 1939 roku, został członkiem proniemieckiej antykomunistycznej, antysemickiej organizacji o nazwie Narodowa Organizacja Radykalna, zmarł w 1946 roku. Engelbert Guzdek, zwany również katem powiśla, bądź krwawym upiorem. Engelbert wstąpił do niemieckiej żandarmerii odbywając najpierw kurs w Krakowie. Najbardziej znaczącą zbrodnią Engelberta Gustka było współczesnictwo w morcie 93 Romów w Szczurowej 3 lipca 1946 roku. Miesiąc później Guzdek wydał rozporządzenie o zorganizowaniu dożynek w miejscowości finów. Uroczystość ta miała się zakończyć rozstrzelaniem trójki wcześniej pojmanych Ukraińców, którzy próbowali przedostać się przez Dunajec promem w Niecieczy. Byli to mężczyźni w wieku od 18 do 19 lat zbiegowie z obozu pracy w Kadowicach. Po rozstrzelaniu dwóch Ukraińców trzeci z nich zaczął uciekać w stronę wałów nad Dunajcem. W pościg za nim pobiegł pijany Guzdek, który wykonał chybiony strzał. Kiedy inny Nazista oddał strzał, trafił przypadkiem gustka, a nie Ukraińca. Guzdek zmarł na miejscu. Józef Hammer. Hammer już podczas I wojny światowej był agentem niemieckim. W okresie II wojny światowej początkowo prowadził próby rozpracowania komendy głównej ZWZ. Mocno interesował się osobą generała Stefana Grota-Roweckiego. Hammer zorganizował z inspekcji gestapo komórkę nadwywiadu, która według jej legendy miała powstać jako ściśle zakonspirowana i powołana do kontroli nad polskim podziemiem. Hammer posługiwał się sfałszowanym pełnomocnictwem wystawionym przez Władysława Sikorskiego. Efektem jego działań było poznanie przez Niemców kanałów komunikacji oraz pracowników więzienia związanych z konspiracją. Jego działalność skutkowała serią aresztowań. Wśród tych osób wiosną 1942 roku rozpracowany, skazany przez sąd podziemny na śmierć. Wykonanie wyroku powierzono zespołowi podporucznika Leszka Kowalewskiego. Wyrok wykonano 1 sierpnia 1942 roku na ulicy Tamka. Hamera postrzelono, zmarł. Po przewiezieniu do szpitala. Hubert Jura, oficer kolejno Wojska Polskiego Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, w 1943 roku po usunięciu go za K i odmowie przyjęcia do NSZ, założył własną organizację wywiadowczą, zwaną od jego pseudonimu Organizacją TOMA. W lipcu 1943 roku Tom, w stopniu kapitana, dowodził również oddziałem akcji specjalnej NSZ Sosna i 22 lipca przechwycili oni część grupy Lew Gwardii Ludowej odpowiedzialnej za mord na członkach NSZ w Żewicy koło Radomia. W chwili rozpoczęcia ofensywy styczniowej przebywał w Radomiu. Od 20 lutego 1945 roku działał w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ ONR. Przedstawił jej propozycję w sojuszu z Niemcami w Radmach jednolitego europejskiego Frontu antykomunistycznego na obszarach mających się znaleźć pod kontrolą zachodnich aliantów. Brygada Świętokrzyska dostała pozwolenie na wycofanie się u boku Wehrmachtu i otrzymała regularne racje żywnościowe oraz niemieckich oficerów łącznikowych. Po wojnie Tom wyjechał do Argentyny. Tuż po wojnie w, pomógł mu w tym gestapowiec i dla Amerykanów działał w siatce wywiadowczej przeznaczonej do działania pod radziecką okupacją. Później Jura wyjechał do Wenezueli, a w 1993 roku do Argentyny. W której związał się ze środowiskiem Jana Kobelańskiego. Data śmierci jest nieznana, za współpracę z Niemcami został skazany przez Sąd Armii Krajowej na karę śmierci. Blanka Kaczarowska, tajny współpracownik najpierw Gestapo, później Służby Bezpieczeństwa PRL, wstąpiła do konspiracji Armii Krajowej, pracowała w wywiadzie w Siedlcach, później wyjechała do Warszawy. Jej grupa zdekonspirowała wiele struktur podziemia i wydała w czerwcu 1943 roku dowódcę AK, generała Stefana Gretorowskiego, w ręce Niemców. 25 marca 1944 roku zaocznym wyrokiem Wojskowego Sądu Specjalnego, skazano na karę śmierci. Kary w czerwcu 1944 1944 roku nie wykonano, gdyż Kaczorowska była w ciąży. Gestapo ukryło ją i do końca wojny przebywała pod opieką Niemców. Jej przeszłością zainteresowały się główne zarządy informacji WP i MBP. W 1948 roku znalazła się pod osobistą opieką ministra kultury i sztuki Włodzimierza Sokorskiego. W 1952 roku została aresztowana przez UB oraz osądzona. Sąd warszawski skazał ją w 1953 roku na dożywocie. Wkrótce jednak wyrok został zmniejszony do 15 lat pozbawienia wolności, a następnie do 10. Wyszła z więzienia po 5 latach. W 1958 Roku. Podczas uwięzienia była tak tzw. agentem celnym. W końcu czerwca 1959 roku została współpracownikiem Departamentu II, czyli kontrwywiadu służby bezpieczeństwa, jako agentka Katarzyna, gdzie pracowała do 1963 roku. Tajnym, świadomym współpracownikiem była ponownie w latach 1967-1972. Pod koniec życia wyjechała do Francji, gdzie mieszkała właściwie do swojej śmierci, czyli do 2004 roku. Ludwik Kalksztejn-Stoliński w grudniu 1943 roku kontrwywiataka zdemaskował Ludwika Kalksteina jako agenta gestapo. 25 marca 1944 roku Wojskowy Sąd Operacyjny AK wydał na niego wyrok śmierci. Potem przestał inwigilować Armię Krajową i wstąpił do SS. W Powstaniu Warszawskim pozostawał w szeregach SS, ale nie walczył. Po Powstaniu pracował w SS w Grójcu. Po 1945 roku uciekł z Niemcami na zachód. Rozpoznany i przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w sierpniu 1953 roku, a następnie skazany na karę śmierci, zamieniono na karę dożywotniego pozbawienia wolności, m.in. pod zarzutem wydania generała Grota Roweckiego. Wyrok zmieniono wkrótce na 15 lat więzienia. W 1973 roku zamieszkał pod piasecznem, gdzie prowadził kurzą fermę z partnerką. Rodzina twierdziła, że zmarł we Francji w latach 80., jednakże w połowie lat 80. pojawił się w Monachium. Oficjalnie zmarł 26 października 19 1994 roku w Monachium. Przyczyną śmierci był nowotwór. Został pochowany na cmentarzu leśnym w Monachium. Helena Kopper, polska więźniarka kilku hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Według własnych danych była profesorem muzyki. Grała na skrzypcach. 24 czerwca 1940 roku została aresztowana przez Gestapo za posiadanie antyniemieckich ulotek i umieszczona w krakowskim więzieniu. 15 października 1940 roku wysłano ją do obozu koncentracyjnego Ravenbruck. Skąd 21 października 1942 roku przeniesiono ją do Auschwitz-Birkenau? została skierowana do karnego komanda pracy według własnych zeznań. Powodem tej kary było nielegalne palenie papierosów. Koper była odpowiedzialna za rozdawanie jedzenia innym więźniarkom. Wiele kobiet zarzucało jej brutalne traktowanie, znęcanie się i poniżanie więźniarek. Miała ponoć zabierać jedzenie więźniarkom i zatrzymywać je dla siebie. Jej ulubioną metodą karania kobiet było ich zmuszanie do długiego klęczenia, często na śniegu i lodzie, co miało doprowadzać do śmierci kilku z nich. Została również oskarżona o donoszenie na Więźniarki. Do kilku zarzutów znęcania się nad więźniami oskarżona przyznała się, do innych nie. Koper obciążyła swoimi zeznaniami m.in. strażniczkę Borman. Koper robiła wrażenie kobiety rozstrojonej nerwowo w trakcie sądów. Podczas przesłuchań była nerwowa i nadpobudliwa. Została skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuściła już w 1952 roku i ślad po niej zaginął. Eugeniusz Świerczewski, dziennikarz, krytyk teatralny, członek Armii Krajowej w czasie okupacji, pracownik w wywiadzie ZWZ AK pod pseudonimem GENS. Jego żoną była Nina Świerczewska, siostra Ludwika Kalksteina. Po jej aresztowaniu, namówiony przez szwagra, podjął pracę dla Niemców jako agent numer 100. Wziął udział w rozpracowywaniu oddziału drugiej komendy głównej AK oraz łączności i zadenuncjowaniu generała Stefana Grota Roweckiego. Z wyroku polskiego państwa podziemnego za zdradę został zabity przez oddział pod dowództwem Stefana Rysia pseudonim Józef. Wyrok przez powieszenie wykonano w suterenie przy ulicy Krochmalnej 74.